Mijają 2 lata od tragedii smoleńskiej. Co wiemy o jej przyczynach? W naszym studiu witamy pana ministra Antoniego Macierewicza, przewodniczącego zespołu wyjaśniającego okoliczności tragedii. Panią Małgorzatę Wasserman, córkę świętej pamięci ministra Zbigniewa Wassermana. Dzień dobry. Pana ministra Jacka Sasina, byłego ministra w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, obecnie członka ruchu społecznego pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, i panią generałą Ewę Błasik, żonę świętej pamięci generała Andrzeja Błasika, dowódcy sił powietrznych. Dzień dobry. Pierwsze pytanie do pana ministra. Jakie wersje wydarzeń już na pewno możemy wykluczyć? Co się nie stało 10 kwietnia? Tak naprawdę pierwszy rok naszej pracy zespołu był poświęcony właśnie analizowaniu tego, co się nie stało. Odsunięciu, niejako zrobieniu takiego otwartej przestrzeni, żebyśmy mogli zacząć dochodzić do prawdy. Ta nawarstwienie kłamstw, kłamstwo smoleńskie, które od początku dominowało nad naszym myśleniem, czy też myśleniem społecznym, myśleniem opinii publicznej na świecie, trzeba było zweryfikować. I te wersje zostały bardzo dogłębnie zbadane przez profesorów Biniendę, Nowaczyka, także profesora Czachora, cały wielki zespół, sztab naukowców był w to zaangażowany i wiemy na pewno, że wersja, którą przedstawiła pani Anodina, zgodnie z którą pod presją generała Błasika polscy niedoświadczeni, niedouczeni piloci popełnili samobójstwo, a w ostatnim momencie przyczyniła się do tego także grzoza nieomal pancerna, która stojąc naprzeciwko skrzydła samolotu doprowadziła do jego złamania i samolot, obróciwszy się na plecy, rozbił się, grzebiąc pod sobą wszystkie 96 osób, że ta wersja nie jest prawdziwa. Nie jest prawdą, że generał Błasik wydawał jakiekolwiek polecenia, czy też w jakikolwiek sposób wywierał nacisk. Przede wszystkim dlatego, że go w ogóle w kokpicie nie było. Mamy tę absolutną pewność zarówno na podstawie badań Instytutu Ekspertów Sądowych, które nie stwierdziły głosu pana generała Błasika, jak i naszych badań analizujących, w którym miejscu znaleziono ciało generała Błasika. Otóż ono zostało znalezione w sektorze pierwszym, wbrew takim niekompetentnym stwierdzeniom osób, które nigdy nie badały tej tragedii, sektor pierwszy nie zawierał kokpitu. W sektorze pierwszym kokpitu nie było. Jeżeli pan generał Błasik został znaleziony w sektorze pierwszym, a to jest prawda, to znaczy, że nie znaleziono go w kokpicie, bo kokpit znajdował się w sektorze drugim. Więc mamy jasność i pewność, że nie było tam generała Błasika i ten element dowodzenia pani Anodiny, a potem pana Millera nie jest prawdziwy. Nie jest też prawdą, że ta brzoza złamała skrzydło. Tutaj były bardzo rozbudowane badania robione i przez profesora Nowaczyka, i przez związanych z nim profesorów w Polsce, których nazwisk często jeszcze nie można wymieniać, i osobno badania przez zespół pracujący z NASA profesora Biniendy. One wszystkie udowadniają, że gdyby nawet samolot uderzył w brzozę, to skrzydło przecięłoby brzozę, a nie odwrotnie. Ale wiemy skądinąd, że samolot przeleciał kilkanaście metrów ponad brzozą. Trajektoria lotu wyznaczona przez punkty odwzorowane w systemie TAFS stwierdza w sposób bezsporny, że samolot nigdy nie zszedł na taką wysokość, na której rośnie ta brzoza. W związku z tym ta cała wersja jest nieprawdziwa. Wiemy o tym także z badania Instytutu Ekspertyz Sądowych, które w momencie, w którym mak sytuuje brzozę i odgłos uderzenia w brzozę stwierdza, że takich odgłosów w ogóle nie było. Działo się wtedy w samolocie zupełnie co innego. Są dźwięki przedmiotów przesuwających się po kokpicie, a nie żadne uderzenie w brzozę. A więc mamy w obu wypadkach tych dwóch fundamentalnych dowodów pani Anodiny i pana Millera wielostronne sprawdzenie, wielostronną falsyfikację tych tez. Tezy Anodiny, tezy Millera są fałszywe. Tak na pewno nie było.
jak pan minister powiedział z analiz biegłych Krakowskiego Instytutu Ekspertyz Sądowych, wynika, że nie ma dowodów na obecność pana generała Andrzeja Błasika w kokpicie Tu-154. To będzie pytanie do pani generałowej Ewy Błasik. Wcześniej zarówno raport MAK, jak i raport Komisji Millera zidentyfikowały głos pani męża generała Błasika w kabinie pilotów. Skąd wzięła się teza o obecności pani męża w kokpicie? Ja chciałabym przede wszystkim wiedzieć, kto zidentyfikował głos mojego męża w kokpicie. Kto po prostu... Nie wie pani tego. Absolutnie. To są, znaczy, proszę państwa, państwo właściwie od 10 kwietnia 2010 roku przyglądacie się badaniom tych poszczególnych członków komisji, w ogóle zajmujecie się jak gdyby badaniem katastrof lotniczych. Ja 25 lat żyłam w tym środowisku i doskonale każdy lotnik wie, że my, szczególnie to nowe, młode pokolenie, takie niepodległościowe ludzi w armii, takie jakie reprezentował mój mąż, nigdy nie miało zaufania do badania tych pułkowników, często skażonych jeszcze po prostu układem warszawskim, gdzie tam obowiązywała zasada niepisana, ale jednak taka, jaką nam zademonstrował MAK i raport pana ministra Millera. Winni są ci, którzy nie żyją. Tak jest po prostu najłatwiej i chyba tutaj można by było wiele mówić, ale w tym programie nie o to państwo mnie pytają, więc wracając do pytania, więc tutaj jest jak gdyby obraz, jak bardzo nieodpowiedzialnie, pobieżnie ci członkowie komisji pana Millera przypisali słowa, których nie wypowiadał i nie miał prawa wypowiadać, i nigdy nie wątpiłam w to, że to są po prostu pomówienia, nieodpowiedzialne przypisanie mojemu mężowi słów. Przecież mój mąż nie znał się zupełnie na tym samolocie. On był pilotem myśliwsko-bombowym. Nie znał się na samolotach transportowych. Tak jak mówi pan porucznik Wosztyl, i on mówi świętą prawdę, generał Błasik swoje generalskie szlify zostawiał przed wejściem na pokład samolotu. Stosował się do zasad bezpieczeństwa i przede wszystkim do instrukcji, którą wprowadził sam osobiście, instrukcji HET dotyczącej przewozu VIP-ów najważniejszych osób w państwie, gdzie świętością na pokładzie statku powietrznego jest kapitan tego statku, kapitan załogi, czyli dowódca, czyli pan świętej pamięci major Protasiuk. Więc ja od początku wiedziałam, że to jest niemożliwe i nieprawdopodobne i tylko czekałam na jakieś dowody, no bo jak mogłam całemu światu powiedzieć, że to jest nieprawda, kto by mi uwierzył, prawda? Także bardzo się cieszę, że Instytut Ekspertyz Zena potwierdził moje oczekiwania bardzo precyzyjnie. Przez tyle miesięcy specjaliści badali te nagrania z kokpitu i nareszcie mam nadzieję, że w końcu już te wszystkie pomówienia, kłamstwa, nieodpowiedzialne przypisywanie głosu mojemu mężowi, będzie koniec z tymi pomówieniami, kłamstwami i oskarżeniami mojego męża. Ja od początku wiedziałam, zresztą często z nim latałam i nikt z lotnictwa, mówię o uczciwym lotnictwie, no bo z tymi ekspertami, którzy się tam pojawiają w tych wiodących mediach, to nie mam o czym rozmawiać. Oni są niegodni nazwisko mojego męża wypowiadać. Także wierzę, że w końcu we właściwym kierunku będziemy dochodzili do prawdy. A czy pamięta pani, kiedy pierwszy raz te insynuacje, ta fałszywa teza o obecności pana generała Błasika, czy też naciskach jego na pilotów została sformułowana? To był pierwszy raport MAK-u. Przecież wtedy przypisano jakieś słowa, których nawet raport później pana ministra Millera, już nie mówiąc o Instytucie Ekspertyz w Krakowie, w ogóle nie potwierdził. Także
Państwo nie macie żadnych wątpliwości, że raport MAK szczególnie właśnie chciał skompromitować no tak ważnego generała natowskiego, pohańbić, przecież upublicznił nawet sekcję zwłok, bardzo szczegółową medyczną sekcję zwłok mojego świętej pamięci męża. Przypisał mu zachowanie Rosjanie. Pokazali nam tutaj wzór generała swojego, takiego działającego w Układzie Warszawskim, tak jak na konferencji, której sami Rosjanie powiedzieli, że u nich tak, u nich w ten sposób zachowywali się generałowie i zabili kilku gubernatorów. Więc pod wpływem alkoholu wydawali rozkaz i piloci, przede wszystkim Państwo musicie wiedzieć, że jest ogromna różnica między jednym systemem, mam na myśli Układ Warszawski, a NATO. W Układzie Warszawskim tutaj wojskowi działali pod wpływem presji, pod wpływem nacisku, siłowo, a zupełnie inaczej funkcjonuje po prostu lotnictwo, funkcjonuje w strukturach natowskich. I takie nową, jak gdyby nowy sposób zachowania wprowadzał mój mąż od podstaw, bo nikt do tej pory no, nie było właściwego dowódcy, tak naprawdę urodzonego do tych prozachodniego, niepodległościowego, niezwykle inteligentnego. On dowodził swoją mądrością, a jednocześnie szanował ludzi. I to jest ta różnica między jednym systemem a drugim. Po prostu więc wmawianie i przypisywanie cech, zachowań takich mentalnie tkwiących w Układzie Warszawskim generałów nie ma nic wspólnego z moim mężem. Po prostu tutaj wszystko im się udało, tylko nie pasuje człowiek. Jak to mówią, dajcie mi człowieka, a ja znajdę paragraf, prawda? Więc tutaj właśnie MAK na takich zasadach działał, ale to nie ma, tak jak mówię, nic wspólnego z moim mężem. Znało go całe prawdziwe lotnictwo i nikt nie wierzy. Od początku nikt nie miał żadnych wątpliwości, że to są kłamstwa. I pewnie pani generał Tatiana Anodina, która przy pomocy firm PR-owskich chciała wmówić we mnie i w moje, naszemu społeczeństwu polskiemu, że ona mówi prawdę, no niestety nie udało jej się, ten cel nie został osiągnięty, bo ja się nigdy nie poddam, ja znałam mojego męża i wiem, że to jest niemożliwe, żeby on się tak zachował. Panie ministrze, 2 lata od katastrofy smoleńskiej to także 2 lata śledztwa, które prowadzi pana zespół. Jakie są dotychczasowe ustalenia tego zespołu? No, oczywiście nie można nazwać naszych prac śledztwem sensu stricte, dlatego że nie dysponujemy narzędziami, które by pozwoliły na pełne śledztwo, ale dzięki olbrzymiemu wysiłkowi polskich uczonych, ale także zagranicznych, dysponujemy, jak się okazało, narzędziami, po które nie sięgnął nigdy pan Miller z całą swoją wielką komisją dysponującą całym aparatem państwowym. Proszę sobie wyobrazić, że pan Miller nawet nie obejrzał tej brzozy słynnej, że nie zmierzono, jaka ona rzeczywiście, jaka jest jej rzeczywista średnica, że nie zbadano skrzydła, że nie zrobiono badań mikroskopowych tego kadłuba i szczątków samolotu. Nie przeprowadzono żadnych naukowych badań. Pierwsze naukowe badania, jakie zostały przeprowadzone rzeczywiście przez zespół parlamentarny, a który liczył w zeszłej kadencji 150 senatorów i posłów. W tej kadencji jest nas troszeczkę mniej, to 143, ale podobna grupa i są to zarówno parlamentarzyści PiS-u, jak i innych klubów parlamentarnych, chociaż oczywiście dominują parlamentarzyści PiS-u, ale chcę podkreślić, że jest on otwarty dla wszystkich. Badamy zarówno polityczne uwarunkowania i techniczne uwarunkowania przygotowań do tej wizyty, działania poszczególnych urzędów państwowych przed wizytą, samą tragedię i przebieg lotu, jak i wydarzenia po tej wizycie. Dzisiaj możemy powiedzieć, że zbliżamy się do zakończenia etapu dotyczącego
mówiącego o technicznych przyczynach katastrofy. Badania profesorów zarówno Binięty, jak i profesora Nowaczyka, a ostatnio także firmy pana doktora Szuladzińskiego z Australii, wskazują jednoznacznie na to, że hipoteza o tym, iż do tragedii doszło na skutek eksplozji w samolocie, jest ta, którą trzeba wziąć jako główną do badania przez prokuraturę. To powinien być pierwszy i najważniejszy obszar badania przez prokuraturę. Ja zresztą muszę powiedzieć, iż zarówno ja jako osoba, jako człowiek, który kierował służbami specjalnymi, zarówno cywilnymi, jak i wojskowymi w przeszłości, ale także inni, chociażby pan poseł, dawniej senator Piotrowicz, który zastępował ministra Wassermana jako koordynatora służb specjalnych, i inni koledzy, którzy zajmowali się problematyką służb specjalnych. Dla nas było rzeczą oczywistą, że badanie wersji zamachu będzie główną wytyczną w badaniach prokuratury i polskich służb specjalnych. To jest rzecz, którą każde państwo jako pierwsze powinny zbadać i ewentualnie wykluczyć, gdyby okazało się to nieprawdziwe. Tutaj mieliśmy do czynienia z sytuacją dokładnie odwrotną. A kwestia zamachu była pierwszą, którą wykluczono i zakazano badać. Została stworzona pewnego rodzaju bariera psychologiczna, bariera także formalno-prawna ze strony niektórych organów państwa kierowanego przez Donalda Tuska, swoistego zakazu badania możliwości zamachu. Ginie najwięcej generałów polskich, więcej niż w okresie II wojny światowej. Ginie prezydent przede wszystkim, a tak naprawdę dwóch prezydentów, bo także pan prezydent Kaczorowski, prezydent na obczyźnie. Ginie prezes Narodowego Banku Polskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, były koordynator służb specjalnych. Ginie cała polska elita, w szczególności związana z bezpieczeństwem państwa. I nikt nie bada, czy nie mogło dojść do zamachu. To jest skala absurdu, z jaką mieliśmy tutaj do czynienia. Więc my postanowiliśmy nie wykluczać tej kwestii i ją zbadać. I jak mówię, jesteśmy w zasadzie w sytuacji, w której ta hipoteza została postawiona i zweryfikowana na tym etapie przez firmę profesjonalnie w Australii zajmującej się eksplozjami i niszczeniem wielkich konstrukcji stalowych na skutek eksplozji. To jest oczywiście hipoteza, ale niesłychanie mocna, także ze względu na to, że możemy zobaczyć, jak w tej całej sprawie zachowała się prokuratura rosyjska, jak zachowały się służby rosyjskie, jak zachowała się prokuratura i służby rządu pana Donalda Tuska. Widzimy, że cała sprawa jest osłonięta jakąś niebywałą tajemnicą. Widzimy, że do dzisiaj nie przeprowadzono żadnych badań. Widzimy, że wszystkie dowody zostały oddane stronie rosyjskiej, która ich nie bada i uniemożliwia ich transport do Polski. Widzimy, że na każdy krok, każdy element tej sprawy nakładana jest jakaś nieprawdopodobna tajemnica do tego stopnia, że rząd Donalda Tuska, Rada Ministrów obraduje nad tym, żeby nie dopuścić eksperta amerykańskiego do uczestnictwa w badaniu ciał, która to sekcja zwłok jest zrobiona dopiero 2 lata po tym dramacie. Pan generał Paruński, wówczas pułkownik będąc w Smoleńsku, nie dopilnował, nie dopełnił obowiązków, by polscy prokuratorzy uczestniczyli w rosyjskiej sekcji zwłok. Nie dopełnił obowiązku, by po powrocie tych ciał do Polski natychmiast została zrobiona sekcja zwłok. A gdy po 2 latach ona wreszcie w odniesieniu do 3 osób jest robiona, to uniemożliwia się ekspertowi amerykańskiemu nawet patrzenie na to, jak ona jest przeprowadzona. Mamy nałożoną tajemnicę na podstawowe dokumenty. Rodziny nie mają dostępu do badania skrzynki ATM, skrzynki parametrów lotu. Okazuje się, że te informacje nie mogą zostać, być dostępne dla rodzin. Mamy więc dowody na to, iż ktoś bardzo obawia się
by niezależni eksperci nie badali tych tajemnic. To zachowanie Rosjan po tej katastrofie jest istotną przesłanką do zastanawiania się, dlaczego tak im zależy na niemożności zbadania tego przez niezależnych ekspertów. W związku z tym hipoteza zamachu jest hipotezą, którą trzeba brać bardzo silnie pod uwagę, zwłaszcza wtedy, gdy wykluczono wszystkie dotychczas podawane przyczyny tej katastrofy. No do niej doszło. Blisko 100 osób z elity narodowej nie żyje. Na pewno nie stało się to na skutek działania generała Błasika. Na pewno nie było błędu pilota, bo wiemy, że piloci odchodzili w automacie, tak jak major Protasiuk zapowiedział na 9 minut przed katastrofą, i na pewno nie zawadził skrzydłem o tą brzozę i to skrzydło pod tym wpływem się nie złamało. Co więc sprawiło, że doszło do tej straszliwej katastrofy? Firma pana doktora Szuladzińskiego z Australii po dogłębnym zbadaniu tysięcy zdjęć i przebiegu i trajektorii lotu daje odpowiedź, a badała takich wypadków bardzo wiele. Daje odpowiedź. Były dwie eksplozje przed samą katastrofą. Prokuratura musi to zbadać, bowiem jest to jedyna obecnie wiarygodna hipoteza wyjaśniająca to, co się naprawdę zdarzyło. Zdaniem doktora Nowaczyka hipoteza o dwóch eksplozjach na pokładzie samolotu może zostać sprawdzona tylko przez badanie wraku i autopsję wszystkich ciał. Przynajmniej ten pierwszy warunek jak na razie wydaje się niemożliwy do spełnienia. Jakie są zatem dalsze plany komisji? Niestety obawiam się, że także drugi warunek, który został tutaj przywołany przede wszystkim przez pana profesora Michaela Badena, który zaproszony przez rodziny chciał uczestniczyć w sekcjach zwłok, ale mu to uniemożliwiono. Przypominam, jak się okazało, pan minister Gowin oświadczył, to rzeczywiście jest szokujące stwierdzenie publicznie w dniu 3 kwietnia w telewizji, że Rada Ministrów obradowała nad możliwością dopuszczenia amerykańskiego eksperta do uczestnictwa w tej sekcji i odmówiła. I co więcej, pan Gowin uważa, że argumenty ministra Rukowicza, który stawiał wniosek o odrzucenie uczestnictwa Michaela Badena w sekcji zwłok, są przekonujące. No to jest poziom barbarzyński. To jest poziom barbarzyński. Rodziny mają prawo posiadania swojego eksperta na całym świecie, poza niestety rządem pana Donalda Tuska. Więc to boję się, z tym będą duże trudności. Pan Michael Baden, który uczestniczył w badaniu wielu katastrof samolotowych ciał, osób, które zginęły w katastrofach samolotowych, bardzo wyraźnie po rozmowach z rodzinami, po rozmowach z lekarzami, którzy dokonywali tej autopsji, stwierdził, że jeżeli chcemy rzeczywiście wykluczyć i rozstrzygnąć, co naprawdę się zdarzyło na pokładzie, to muszą zostać dokonane wszystkie sekcje zwłok wszystkich osób. Rzeczywiście musi być też zbadany ten wrak. My dysponowaliśmy zdjęciami, na podstawie zdjęć, tysięcy zdjęć odtworzyliśmy wygląd tego wraku i zidentyfikowaliśmy miejsce, w którym mogło dojść do eksplozji. No ale oczywiście żadne badanie zdjęć nie zastąpi na przykład badań mikroskopowych części tego samolotu. To musi zostać zrobione. No ale Rosjanie to uniemożliwiają, a pan minister spraw zagranicznych, ja nie słyszałem, żeby jakąkolwiek notę protestacyjną do Rosjan w tej sprawie wysłał. Rok temu na skutek interpelacji zespołu parlamentarnego jego wiceminister w Sejmie oświadczył, że taka nota zostanie wysłana i że my ją dostaniemy do wglądu, do wiadomości. Do dzisiaj czekamy, od roku czekamy na tę notę dyplomatyczną do Rosjan żądającą zwrotu polskiej własności. Oskarżam pana ministra Sikorskiego o kłamstwo i działanie na szkodę wykrycia tajemnicy śmierci całej polskiej elity. Pan minister Sikorski świadomie uczestniczy w matactwie na szkodę państwa polskiego. Minęło 2 lata od katastrofy i wiele dowodów uległo bądź ulega samoistnej często degradacji. W Smoleńsku niszczeje wrak, o czym mówiliśmy. Czy pana zdaniem wyjaśnienie przyczyn jest jeszcze możliwe? To nie jest kwestia wraku. To jest na przykład kwestia
takiej części niesłychanie istotnej, o czym już często opinia publiczna zapomniała, warto to przypomnieć, telefonu satelitarnego. A ten telefon satelitarny pozostał w Moskwie. Pani Janodina oświadczyła, my go nie mamy, my oddaliśmy polskiemu prokuratorowi, a pan prokurator Seremet oświadczył, ale my tego nie otrzymaliśmy. No i w ten sposób to najlepiej oddaje pewną grę, którą prowadzą organa rządu pana Tuska i Rosja z polską i międzynarodową opinią publiczną. Jeżeli miałbym odpowiedzieć na pani pytanie, czy my możemy dowiedzieć się, co się stało? Tak, jeśli chodzi o techniczny przebieg wydarzeń, uważam, że te dowody, które posiadamy, ten stopień precyzji, jakim dzisiaj już dysponuje nauka, pozwala odtworzyć to, co się zdarzyło z technicznego punktu widzenia. Oczywiście pozostaje cały olbrzymi obszar politycznych decyzji, czyli kto podjął decyzję ze strony rosyjskiej. Wiemy dzięki Gazecie Polskiej między innymi, że generałem, który kierował tą akcją w centrum moskiewskim był generał Benediktow, no ale oczywiście on mógł wydać decyzję, że ten samolot ma być przez rosyjskich kontrolerów lotu sprowadzany do lądowania, mimo tego, że wiadomo było, iż warunki na to nie pozwalają, ale on nie mógł być osobą politycznie umocowaną tak wysoko, by rozstrzygać o życiu czy śmierci polskiej elity. To musiała być decyzja podjęta na najwyższym szczeblu państwa rosyjskiego. I śledztwo, które by miało doprowadzić do personalnego wskazania winnych, zapewne będzie trwało jeszcze długo, ale techniczne przyczyny tego dramatu my już znamy. Mówił pan o hipotezie dwóch eksplozji. A jak pana zdaniem do nich doszło na pokładzie samolotu? Nie jestem w stanie tego wyjaśnić. My jesteśmy dopiero na etapie analizowania raportu pana Żuladzińskiego z Australii i jego firmy, która się tym zajmowała. Oczywiście ona, ta hipoteza musi być jeszcze sprawdzona przez inne firmy i inne zespoły naukowców, ale nie ośmieliłbym się na tym etapie prognozować, domniemywać, jaka była bezpośrednia przyczyna tych eksplozji. Ona na pewno mogła być różna, zresztą sam Żuladziński rozważa różne warianty, zastanawiając się nad tym, czy były to ładunki umieszczone wewnątrz, czy też mieliśmy do czynienia z eksplozją zewnętrzną. Nic o naturze tej eksplozji na chwili obecnej ja powiedzieć nie potrafię. Pani mecenas, reprezentuje pani jedną z rodzin, która właśnie zdecydowała się na ekshumację, zwłok pana ministra Wassermana. Dlaczego pani się na to zgodziła? Dlaczego pani chciała dokonać tego badania? Muszę powiedzieć, że odpowiadam na to pytanie od wielu miesięcy i choćby w tym pytaniu tkwi istota tego postępowania i śledztwa, jeżeli chodzi o tą katastrofę. To ja się tłumaczę po 20 miesiącach, po 16 miesiącach, po 24 miesiącach, dlaczego mnie się udało doprowadzić do czynności obligatoryjnej, a nie ci, którzy dopuścili do tego, że do tych czynności nie doszło w tym czasie, w którym powinno dojść. To pokazuje, jak jest prowadzone to postępowanie. To znaczy u nas z góry przyjęto, co było przyczyną wypadku i teraz większa grupa osób, ale to jest tylko grupa osób, walczy z tym, aby temu postępowaniu, aby temu śledztwu, aby wyjaśnianiu tych przyczyn nadać normalny bieg. To znaczy dowód sekcyjny, dowód sekcji zwłok to jest jeden z podstawowych dowodów. Zresztą przy badaniu katastrof dowody z opinii biegłych to są dowody kluczowe. Trudno wartościować, który jest mniej, który bardziej. Każdy jest bardzo istotny i dopiero po zebraniu każdego z nich możemy mówić o tym, co tam się wydarzyło. U nas z jakichś przyczyn założono, że wystarczy stwierdzenie o błędach załogi samolotu i należy zaniechać przeprowadzania każdego innego dowodu. Udało się do tego doprowadzić, szkoda tylko, że tak późno. Czy znane są już wyniki tych ekshumacji? Znany jest wynik częściowy. Po opinii, z którą ja się zapoznałam, poszło bardzo szerokie postanowienie o uzupełnienie tej opinii. Jak będziemy mieć uzupełnienie opinii, będę mogła w
wtedy ewentualnie wypowiedzieć się, czy to jest to, co, o co w 100% chodziło. Kodeks postępowania karnego przewiduje taką procedurę. Ewentualnie, gdyby tutaj występowały pewne braki, wtedy powołuje się kolejny zespół biegłych. Wiele razy po tej katastrofie słyszeliśmy, że państwo zdało egzamin. Czy zgadza się pani z tym stwierdzeniem? Ja nie jestem w stanie przez te 2 lata dostrzec tego elementu i tego momentu, w którym państwo zdało egzamin. Ja muszę powiedzieć, że jak coraz powszechniej mówi się o tym, że społeczeństwo nie wierzy już w tą wersję podaną ani przez panią Anodinę, ani przez pana ministra Millera, to w zasadzie coraz częściej słyszę odpowiedź, no ale po co oni tam lecieli? W związku z powyższym ja bym oczekiwała, żeby najważniejsze organy w tym państwie rozpoczęły merytoryczną dyskusję z tym, co jest w jakiś sposób już im przekazywane i wysoce uprawdopodobnione. Natomiast u nas dyskusja ze strony rządu jest na poziomie albo wypowiedzi rzecznika rządu, na przykład po co będziemy cokolwiek badać, przecież to im życia nie przywróci, ewentualnie wypowiedzi pana prezydenta, który mówi o tym, że on sobie nie życzyłby, aby w jednym lub drugim raporcie cokolwiek zmieniono, bo przecież społeczeństwo oczekuje jednoznaczności. Otóż społeczeństwo oczekuje prawdy i jednoznacznej prawdy. Natomiast to, co zostało nam podane do tego momentu, to jest coś, za co myślę, będziemy w najbliższej przyszłości rozmawiać o Trybunale Stanu. Mówiła pani, że jest pewna, iż materiał z rosyjskiej sekcji zwłok pana ministra Wassermana został w pewnej części sfałszowany. Potwierdziły to wyniki ekshumacji? Ja muszę powiedzieć, że wyniki tego badania ponownego sekcyjnego przeszły moje najśmielsze oczekiwania. Ja sobie zdawałam sprawę z tego, że ta dokumentacja rosyjska, ja nie wiem, czy to, co przyszło z Rosji, zasługuje na miano dokumentacji. W każdym razie to, co przyszło z Rosji, zdawaliśmy sobie sprawę z tego po analizie, dogłębnej analizie, że to jest poświadczenie nieprawdy. Natomiast to, co zobaczyłam jako wynik pracy polskich biegłych, to zaskoczyło, myślę, że nie tylko mnie, ale również i prokuraturę w sposób bardzo, bardzo wysokim stopniu. Tam w zasadzie zgadza się imię i nazwisko osoby badanej i na tym możemy mówić na tym zakończyć mówienie o zgodności. Reszta w zasadzie nie pokrywa się. Muszę powiedzieć, że to się nazywa po prostu poświadczeniem nieprawdy. Z tego powinny być wyciągane konsekwencje, ale co jest bardzo istotne, a o czym się często zapomina. Na podstawie tak tworzonej dokumentacji medycznej przez wiele, wiele miesięcy oskarżano pana generała Błasika o zawartość alkoholu we krwi. Otóż ja muszę powiedzieć, że każdy, kto dzisiaj się opiera na dokumentacji rosyjskiej, musi się dobrze zastanowić, jakby wypowiadając twierdzenia po analizie tych dokumentów, dlatego że ja śmiem twierdzić, a w zasadzie jestem przekonana, że te dokumenty są w największej części fałszowane. Występująca ekshumację pana ministra Wassermana uzasadniała ją pani tym, że jej wyniki mogą pomóc w poznaniu, jaki był przebieg katastrofy. Czy na podstawie tych wyników można o nich wnioskować? Żebyśmy się dobrze zrozumieli, tak jak powiedział pan minister, na podstawie różnych analiz i różnych badań my pewne wersje lub potwierdzamy, lub wykluczamy, niektóre wzmacniamy, niektóre jakby już eliminujemy. Żaden dowód w oderwaniu od pozostałych, on jakby nie jest w stanie jednoznacznie powiedzieć, co tam się wydarzyło. Dopiero jak przeprowadzimy wszystkie te dowody, nałożymy je na siebie, to będziemy mogli powiedzieć, na 100% było tak, tak i tak. Natomiast u nas każdy dowód, który ma podważyć tą kłamliwą wersję, która została wypowiedziana 15 minut po katastrofie, są pytania, a po co on, a on jest zbędny, a co on ma dać. Rzeczą normalną jest, że bada się charakter obrażeń, sposób ich powstania i wykonuje się to w przypadku każdej, nawet dużo drobniejszej katastrofy bez skutków śmiertelnych. Natomiast w przypadku katastrofy smoleńskiej w zasadzie strona rządowa i organy, które badały tę katastrofę, wyszły z takiego założenia, że wystarczające jest zbadanie czarnej skrzynki, do tego kopii tego nagrania, co jest bardzo istotne, i mamy gotową odpowiedź. Nawet ta wersja, którą próbuje nam się tutaj serwować, ona się rozsypuje, bo choćby nie pogrywa się treść nagrania, jeżeli chodzi o raport pani Anodiny, jak i treść nagrania jakby tutaj omawianego przez raport pana ministra Millera.
Naczelna Prokuratura Wojskowa nie zgodziła się na udział w sekcjach zwłok Przemysława Gosiewskiego i Janusza Kurtyki światowej sławy patologa profesora Michaela Badena. Jako prawnik, jak pani skomentuje tę decyzję? Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że mamy pewnego rodzaju trudność w komentowaniu decyzji prokuratury, jeżeli chodzi o kwestie sekcyjne, dlatego że każdy z tych dokumentów jest oklauzulowany. Czyli tak jak tutaj już dzisiaj było powiedziane, to jest dokumentacja, do której my wzajemnie nie mamy dostępu. Ja muszę powiedzieć w ten sposób, że uważam, że w tym zarówno w śledztwie, postępowaniu prokuratury, jak jeżeli chodzi o wszystkie inne organy, już tyle razy wydarzyło się coś, co jednak pozwala nam nie mieć zaufania, że choćby i z tego względu istnieje potrzeba ekspertów niezależnych, aby oni brali w tym udział, ale muszę powiedzieć, że jest reakcja jakby tutaj naszych organów państwa jest rzeczywiście przedziwna. Ja chciałabym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Jeżeli pan minister Gowin mówi o tym, że odbyła się Rada Ministrów i tam zadecydowano, że ekspert nie będzie brał udział w czynnościach procesowych, to tym samym powiedział całą prawdę o niezależności prokuratury od aparatu rządowego. Nie było i wcześniej takiej możliwości, bo procedura karna nie przewiduje możliwości wpływania na czynności procesowe przez kogokolwiek. Natomiast ja chcę przypomnieć, to jest zwłaszcza w obliczu tego, że mamy rozdzieloną prokuraturę od rządu, a pan premier Donald Tusk bardzo chętnie podkreśla tą niezależność prokuratury. Otóż pan minister Gowin powiedział, jak ta niezależność wygląda. Panie ministrze, jako urzędnik państwowy obserwował pan 2 lata temu przygotowania do tej wizyty w Katyniu. Jak ocenia pan funkcjonowanie instytucji państwa polskiego w tym czasie? Ja muszę powiedzieć, że to było coś, co w normalnym państwie nie powinno mieć miejsca. Ja jako urzędnik Kancelarii Prezydenta, zastępca szefa Kancelarii Prezydenta, mogłem obserwować to, w jaki sposób rząd polski próbował polskiemu prezydentowi uniemożliwić udział w uroczystościach 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. I co więcej, jestem przekonany, że rząd polski robił to ręka w rękę z rządem rosyjskim. Zachowanie ówczesnego ambasadora rosyjskiego, pana Grinina, tutaj ambasadora w Warszawie, który wyraźnie było widać, że zmierza do tego, aby wspomóc tą argumentację rządu polskiego, iż prezydent tam nie powinien lecieć, iż wizyta pana premiera wystarczy, że prezydent nie posiada zaproszenia oficjalnego ze strony prezydenta Federacji Rosyjskiej, zaprzeczanie przez ambasadę rosyjską faktu otrzymania korespondencji, oficjalnej korespondencji od prezydenta zapowiadającej tą wizytę. To pokazywało, że ambasador rosyjski tutaj gra razem z polskim rządem, z polskim premierem, że jego argumentacja ma wspomagać polityków Platformy Obywatelskiej i członków tego rządu, że prezydent nie powinien w tych uroczystościach uczestniczyć, że jedynym uprawnionym do tego, aby być w Katyniu w 70. rocznicę zbrodni jest pan premier. To było dla mnie osobiście szokiem. Ja sobie nie byłem w stanie wcześniej czegoś takiego wyobrazić, że pomimo tych wszystkich sporów, które były, tego konfliktu politycznego, jaki trwał pomiędzy rządem a prezydentem, że będzie możliwe właśnie to, że rząd polski będzie występował przeciwko polskiemu prezydentowi ręka w rękę z Rosjanami, ręka w rękę z przedstawicielami obcego mocarstwa, kraju, który przecież, zgodzimy się chyba z tym, nie jest krajem do końca Polsce przyjaznym. Kraju, który Polski też nie traktuje jako swojego sojusznika czy przyjaciela. Warto przypomnieć takie chociażby informacje, które przeciekły do opinii publicznej, w jaki sposób premier jeszcze wówczas Putin wypowiadał się na temat stosunków z Polską, szczególnie bardzo twardej polityki rządu pana premiera Kaczyńskiego i pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego odnośnie budowy gazociągu północnego. Wtedy premier Putin mówił, że stosunki z Polską to właściwie prawdziwa wojna. To pokazywało, w jaki sposób Rosja traktuje Polskę, w jaki sposób traktuje również prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I dla mnie te działania ówczesnego rządu to jest coś, co rzeczywiście kwalifikuje się do bardzo mocnego rozliczenia i bardzo mocnego postawienia pytania, w czyim interesie ten rząd działał. Był pan nie tylko obserwatorem przygotowań, ale był pan także w centrum wydarzeń tuż po tej katastrofie. Jak ocenia pan te działania instytucji państwa polskiego? Czy wtedy państwo rzeczywiście zdało egzamin?
rzeczy no dzisiaj wiemy oczywiście bardzo dużo. Wiemy, że nie można absolutnie mówić o tym, że państwo polskie zdało w tej sprawie egzamin. Cały przebieg śledztwa, cały przebieg tych wydarzeń, które od 2 lat możemy obserwować, wskazuje, że właśnie dokładnie polskie państwo egzaminu nie zdało, bo trudno sobie wyobrazić, aby jakiekolwiek państwo mogło pozwolić sobie na to, aby po pierwsze oddać sprawę badania przyczyn katastrofy, w której zginął prezydent Rzeczypospolitej, którzy zginęli najważniejsi dowódcy wojskowi, zginęła elita polityczna i wojskowa naszego kraju wyłącznie w ręce obcego państwa. No, to już to jakby, sam ten fakt wskazuje na to, że tego egzaminu państwo polskie nie zdało. Ja często rzeczywiście słucham ze zdumieniem takie stwierdzenia o tym, że po katastrofie wszystko przebiegało jak należy. Rozumiem, że państwo polskie było w stanie sprawnie zorganizować pogrzeby. No ale chyba nie na tym powinna polegać sprawność państwa. Sprawność państwa w tym przypadku powinna polegać na tym, że do tych pogrzebów w ogóle nie powinno było dojść, bo to zdarzenie nie miałoby miejsca. Co więcej, ta indolencja trwa do dzisiaj, bo jeśli w debacie sejmowej minister spraw zagranicznych deklaruje, czy mówi o tym, że on i jego resort i rząd robi wszystko, aby odzyskać z Rosji podstawowy dowód w tej sprawie, jakim jest brak samolotu, i rząd nie jest w stanie tego wyegzekwować, to w jakim świetle staje skuteczność tego rządu? Rząd, który nie jest w stanie uzyskać od sąsiedniego państwa zwrotu własnej własności, swojej własności, no to pokazuje, że tak naprawdę nawet w poważniejszej sprawie nie jesteśmy w stanie na ten rząd, nie jesteśmy w stanie na ten rząd liczyć. Absolutnie nie można mówić o jakimś zdanym egzaminie. Należy zadać tylko pytanie, dlaczego tak się stało, że rząd nie jest w tej sprawie w stanie tego egzaminu, przed jakim stanął, zdać. Czy to jest obawa przed prawdą, czy to jest jakaś niechęć do tego, aby zdarzyło się coś, co mogłoby w pozytywny sposób przedstawić osobę prezydenta Lecha Kaczyńskiego, czy dzisiaj co mogłoby przyznać prawdę adwersarzom tego rządu. To jest jakieś zapętlenie, z którego dzisiaj, jak widzę, temu rządowi trudno jest wyjść i które kładzie się wielkim cieniem, historycznym cieniem na osobę i premiera Tuska, i prezydenta Komorowskiego, i wszystkich tych, którzy w tej sprawie mieli wiele do zrobienia, a tego po prostu nie zrobili, nie udźwignęli tej odpowiedzialności. 2 lata temu Sejm Rzeczpospolitej Polskiej przyjął uchwałę, w której nazwał katastrofę pod Smoleńskiem najtragiczniejszą katastrofą po II wojnie światowej. Panie ministrze, czy ten sposób upamiętnienia tej katastrofy, ofiar tej katastrofy jest godny? No dzisiaj praktycznie trudno mówić, że jakiekolwiek upamiętnienie nastąpiło. A jeśli ono następuje w różnych miejscach kraju, to następuje wbrew oficjalnym czynnikom, następuje wbrew rządowi, następuje wbrew rządzącej formacji politycznej. To jest za każdym razem takie wyrywanie kawałka tej wolności, aby upamiętnić prezydenta i aby upamiętnić tych wszystkich, którzy w tej katastrofie zginęli. No, nie ma właściwie żadnego upamiętnienia państwowego. My byśmy oczekiwali tego, że to rząd jako przedstawiciel dzisiaj tego państwa, że prezydent Rzeczypospolitej jako ten, który powinien utożsamiać majestat Rzeczypospolitej, włączą się aktywnie w upamiętnianie tego tragicznego wydarzenia i osób, które w jego wyniku poległy. Przykład Warszawy chociażby, gdzie niemożliwe jest jakiekolwiek upamiętnienie prezydenta Kaczyńskiego, który przecież zanim był prezydentem Polski, był również prezydentem Warszawy. No, Warszawa w osobie swojego prezydenta, dzisiejszej pani prezydent, z wielką niechęcią odnosi się do jakiejkolwiek próby nawet wspominania czy upamiętniania jego osoby, ale to jest chociażby również to, co cała Polska i cały świat mógł obserwować w czasie obchodów pierwszej rocznicy katastrofy smoleńskiej, jak próbowano zgasić pamięć, zabić pamięć o tych, którzy zginęli, jak warszawska Straż Miejska gasiła palące się znicze pod Pałacem Prezydenckim, czy jak z wielką gorliwością zbierano kładzione tam dopiero co kwiaty.
to jest ta próba odgradzania Pałacu Prezydenckiego od tych, którzy przychodzą oddać hołd poległym. To pokazuje, że dzisiaj ta pamięć o Smoleńsku, o prezydencie, o tym, którzy jemu w tym tragicznym locie towarzyszyli, jest niezwykle niewygodna dla rządzących. Oni zachowują się dzisiaj rzeczywiście jak ci, na których czapka gore, prawda? Jak ci, którzy mają rzeczywiście coś w tej sprawie na sumieniu i każdy moment, kiedy jest przypominana kwestia Smoleńska i są przypominani ci, którzy tam zginęli, ich jakoś tak bezpośrednio i gorąco dotyka, to tym bardziej przekonuje mnie, że rządzący dzisiaj nie mają czystego sumienia w tej sprawie. Czystego sumienia, jeśli chodzi o to, co działo się przed katastrofą, bo zapewne do tej katastrofy w ogóle by nie doszło, gdyby nie ta polityka rządu Donalda Tuska rozdzielenia wizyt, tej gry z Rosjanami przeciwko własnemu prezydentowi, świadomego obniżania rangi tej wizyty, czy to, na co wskazał chociażby raport Najwyższej Izby Kontroli, ogromnych zaniedbań, jeśli chodzi o zabezpieczenie wizyty prezydenta Kaczyńskiego, jak i pewnie również mają na sumieniu to, co działo się po tej katastrofie, to, co od pierwszych minut tej katastrofy, tego, czego od pierwszych minut po tej katastrofie zaniechano, czyli uczciwej próby, uczciwego wyjaśnienia przyczyn, dla których do tej katastrofy doszło. Te, mam nadzieję, wyrzuty sumienia, a nie tylko czysta polityczna gra w tej sprawie jest niezwykle widoczna. Ja mam nadzieję, że to są tak naprawdę ostatnie chwile, ostatnie tygodnie, być może ostatnie miesiące, kiedy my żyjemy w takim zakłamaniu, kiedy żyjemy w takiej rzeczywistości stworzonej przez dzisiaj rządzących, że ta prawda jednak zwycięży i że trzecią rocznicę smoleńskiej katastrofy będziemy obchodzić już w zupełnie innej atmosferze i w zupełnie innym stanie wiedzy. Podczas wysłuchania publicznego mówiła Pani, sama musiałam zmierzyć się z ogromną machiną moskiewskiej i polskiej propagandy. Sama musiałam walczyć o dobre imię mojego męża, generała Andrzeja Błasika. Dlaczego zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent, premier, generałowie, minister obrony narodowej nie bronili generała Wojska Polskiego, kiedy był oczerniany? Myślę, że w żadnym cywilizowanym państwie żaden szanujący się rząd, a tym bardziej zwierzchnik sił zbrojnych, nie pozwoliłby sobie na takie haniebne traktowanie polskich oficerów, polskich wojskowych. Także z ogromną przykrością muszę stwierdzić, że w chwili próby ja tak naprawdę zobaczyłam, kim wewnętrznie są ci ludzie. Jak po prostu, jak można, już właściwie nikt tego słuchać nie mógł, jak można było nie przerwać tych skandalicznie kompromitujących nie tylko mojego męża, ale przede wszystkim polski mundur, polski honor na arenie międzynarodowej, jak można było w milczeniu przyzwalać na tę kampanię kłamstw. Także absolutnie nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że polskie państwo zdało egzamin. Wręcz przeciwnie, polskie państwo zdradziło swoich żołnierzy, zawiodło we wszystkim. Czy w tym momencie jest to możliwe? Ja myślę, że wystarczą chęci, że trzeba chcieć, ale nie ma dobrej woli. Rządzący wcale nie zależy im, a wręcz, wiecie państwo, to co stało się przez tyle miesięcy, co robiono z moim mężem, to po prostu było takie psychiczne znęcanie się nad moimi dziećmi, nad rodziną mojego męża, nad niezwykle szlachetną rodziną. Przecież ojciec mojego męża w wyniku tych ataków stracił wzrok. Ile lat odebrała mi taka oszczercza kampania życia, to tego nikt nie wie. Jak bardzo cierpiały moje dzieci, to sobie państwo możecie tylko wyobrazić, jak po prostu obrażano mojego męża i ojca moich dzieci. Jak bardzo, to tak jakby wbijano im po prostu gwoździe w serce. Pani mecenas, a co pani zdaniem stoi obecnie na przeszkodzie, żeby państwo polskie w godny sposób upamiętniło wszystkie ofiary tej katastrofy? Ja myślę, że zarówno upamiętnieniu, jak i wyjaśnieniu przyczyn stoi na przeszkodzie wola polityczna.
I ja zastanawiam się, czy ta wola to jest, czym ona jest podszyta. Odnoszę wrażenie, że bardzo dużym strachem. Mówiliśmy sobie tutaj o tym dzisiaj, czy państwo polskie zdało egzamin, czy nie. Ja muszę powiedzieć, że z tego przynajmniej, co do nas dochodzi, to państwo polskie, a w zasadzie rząd zdał egzamin tylko z jednej rzeczy, bardzo pospiesznego przejmowania stanowisk po osobach, które zginęły. No to w tym zakresie zadziałało bardzo sprawnie. Natomiast co do pozostałych kwestii, państwo pytaliście przed chwilą panią generałową, czy ktoś jej bronił, czy bronił jej prezydent jako zwierzchnik sił zbrojnych. A w jaki sposób prezydent miał bronić honoru generała, jeżeli nie był w stanie obronić swojej małżonki, która rok temu na czele delegacji polskiej pojechała do Smoleńska i w zasadzie upokorzono ją w sposób absolutnie niesamowity na oczach całego świata, kiedy kilka godzin przed jej przybyciem podmieniono jej po prostu tablicę. I proszę zwrócić uwagę na reakcję. Reakcja tego była taka, że pierwsze słowa to były słowa niesamowitego oburzenia, a w zasadzie już kilkanaście godzin po tym obowiązywała ta retoryka, że dobrze się stało, sami jesteśmy sobie winni, bo żeśmy tą tablicę zawiesili. Jeżeli prezydenta nie było stać na bronienie godności i honoru swojej małżonki, to jakże on może bronić pozostałych osób? Muszę powiedzieć, że strach, paniczny strach, jeżeli chodzi o przyczyny, ale też paniczny strach, jeżeli chodzi o wiedzę społeczeństwa, jak wyjaśniano tą katastrofę, jak ukrywano prawdę, jak oddawano wszystko w ręce Rosjan. Przede wszystkim jest jedna rzecz. Jeżeli słyszeliśmy przez wiele miesięcy bezczelne kłamstwo mówiące o tym, że to był lot cywilny i że wedle takich kategorii on będzie badany, no to na to bezczelne kłamstwo odpowiedziała organizacja ICAO, która powiedziała, że ona się tym nie zajmie, bo to był lot wojskowy i niezależnie od tego, jak bardzo będziemy mówili tutaj różne nieprawdy, jakie będziemy podstawy prawne przyjmowali, dla nich pewne rzeczy są oczywiste. W związku z powyższym ten strach przed przyczynami, ten strach przed własnymi zaniedbaniami, to jest też ten strach przed upamiętnieniem. Ale muszę powiedzieć, że niezależnie od tego, jak wiele wysiłku podejmuje się, aby właśnie nie można było postawić tablicy, nie można było postawić pomnika, wbudować kamienia, to jednak pamięć i żądza prawdy w społeczeństwie jest i liczymy na to, że utrzyma się do samego końca i zwyciężymy. Panie ministrze, czy i kiedy poznamy prawdę? Jak już mówiłem, ja nie mam wątpliwości, że techniczne aspekty tego dramatu zostaną rychło, ich wyświetlanie zakończone. To jest kwestia, sądzę, miesięcy, na pewno nie lat. Za to dużo głębszym problemem jest wyjaśnienie wszystkich aspektów politycznych. No, wystarczy przypomnieć, że nie minęło jeszcze kilka dni, gdy okazało się, że przez dwa lata minister Sikorski chował główne dowody, ukrywał główne dowody nagrania swoich rozmów z poszczególnymi urzędnikami ministerstwa, z centrum operacyjnym. Po tych dowodach przez niego ujawnionych wiemy już, że ktoś inny, nie dotychczas wskazywane osoby, poinformowały go o tym dramacie, że on dowiedział się już natychmiast, w minutę po katastrofie, że wszyscy zginęli i w minutę po katastrofie dowiedział się, że to jest wina polskich pilotów, a więc albo jest tak, jak tutaj analizowaliśmy przed chwilą, że była z góry przyjęta wersja, że to był pewien scenariusz, który był wcześniej, przed tym dramatem, dopowiedzmy sobie, to już ustalony. Bo przecież w ciągu minuty nikt nie jest w stanie tak skomplikowanego, precyzyjnego, tak skomplikowanej, precyzyjnej wersji uformować. Albo też ta tragedia zdarzyła się wcześniej, niż nam to jest podawane. Ta hipoteza, że ona się zdarzyła wcześniej, jest o tyle prawdopodobna, że nas okłamywano bardzo długo co do terminu tej katastrofy. Przez miesiąc mówiono nam, że ona się zdarzyła o 8:10:56. W sytuacji, w której już tego samego dnia w nocy rosyjscy i polscy prokuratorzy wiedzieli, że to się wydarzyło o 8:40:41, zespół parlamentarny to opublikował. Ja bliżej teraz pokazuję te analogie problematyki związanej z polityczną odpowiedzialnością za tę tragedię, żeby Państwu pokazać, iż zapewne aspekty
polityczne będą nas zatrzymywały dużo dłużej, bo one związane są także z całą kwestią przygotowywania tej wizyty. Z mojego punktu widzenia, gdy to badaliśmy, trzeba zapewne sięgnąć dużo wcześniej. Trzeba sięgnąć do tych wydarzeń, które należy nazwać zamachem gruzińskim, czyli jesieni 2008 roku, którą można uznać za pewną próbę generalną, próbę dokonaną przez Rosjan, mającą sprawdzić, jak zachowają się media, główne media działające na rynku polskim. Jak zachowają się główni politycy. No i dowiedzieliśmy się, ówczesny marszałek Sejmu odpowiedział na to pytanie po 10 godzinach w sygnałach dnia rano w poniedziałek, stwierdzając, że z 30 metrów nawet ślepy snajper by trafił, a przypomnijmy, mówił o strzałach chybionych do prezydenta Rzeczypospolitej. W związku z tym ta próba powinna być jako pierwsza analizowana tam w tym okresie, jesienią 2008 roku, mamy pierwsze sygnały o przygotowaniach do tego dramatu, który rozegrał się w kwietniu 2010 roku. Powtarzam raz jeszcze, pełna analiza politycznych i kryminalnych aspektów przygotowań do tego dramatu zajmie nam więcej czasu. Analiza aspektów technicznych będzie możliwa do przedstawienia naprawdę bardzo niedługo, po pełnej weryfikacji tego raportu, który przedstawia obecnie pan inżynier dr Przyladziński z Australii.